Ja jestem posłem 3 miesiące, Dariusz Matecki. Takie pytanko w sumie mam, ponieważ obserwuję to, co się dzisiaj dzieje i jako obywatel, nie tylko jako poseł, mam pytanie, czy to, co płynie do nas z Ukrainy, to, co ten młody chłopak pokazywał, o którym pan przed chwilą mówił, pokazał na TikToku, na YouTubie, w jaki sposób zboże dalej płynie do Polski, dzisiaj Ukraińcy mu grożą śmiercią. I dzisiaj ten człowiek musi gdzieś się ukrywać. To nie jest normalne. Polskie służby powinny dzisiaj tego młodego człowieka bronić i nigdy nie dopuścić do czegoś takiego, żeby Ukraińcy w Polsce mogli komukolwiek grozić. To jest niedopuszczalne. Jesteśmy jako zespół kresowy, pamiętamy, co Ukraińcy potrafili zrobić z Polakami. Dzisiaj okazaliśmy im wielkie serce, potężne serce w ciągu ostatnich 2 lat. Za nasze pieniądze oni obronili swoje państwo. I bardzo dobrze, bo ja również tutaj pod Lipianami 5 osób przyjąłem, kiedy trzeba było przyjąć. Dzisiaj już znaleźli sobie tutaj pracę. Tylko gdzie jest wdzięczność? Wdzięczność była taka, że kiedy my się upomnieliśmy o swoje, to pan Zrzeleński nagle zaczął atakować nasz naród. Kiedy upomnieliśmy się o polskich rolników i mówić o tym, że to nie tylko cena, bo ta cena ukraińska jest przecież wiele niższa, ale to również sprawa zdrowia. No bo skoro w Unii Europejskiej mamy standardy, że konkretnych chemikaliów nie można używać, tam to nie obowiązuje, tam to zboże może być modyfikowane genetycznie. I to dzisiaj przybywało masowo do Polski. I pytanie jako obywatel, czy z tego jedliśmy chleb? Jedliśmy! Jedliśmy! Wczoraj z małym dzieckiem byłem u lekarza, który zajmuje się między innymi chorobami mózgu. Powiedział wprost, od 2 lat gwałtowny wzrost nowotworów wśród małych dzieci. No to skąd to się bierze? No tego typu... To jest moim zdaniem zamach również niestety na zdrowie naszych obywateli. I to bez względu na to, czy ja jestem z suwerennej Polski, z PiS-u, z Platformy, z PSL-u. To nie ma tutaj żadnego znaczenia. To jest kwestia zdrowia naszych obywateli. I nie chcemy miodów z jakimiś chemikaliami. Nie chcemy miodów z Ukrainy. Chcemy polskie miody, chcemy zboże od polskiego rolnika i chcemy, żeby polski rolnik nie musiał, tak jak tutaj pan przed chwilą mówić, chodzić się prosić o jakieś dotacje, pytać po urzędach, czy może dostać jakąś dotację. Polski rolnik z rozmów wiem, że chce pracować i chce zarabiać na swoje utrzymanie, bo ci rolnicy ciężko pracują. I ci rolnicy dzisiaj mają pełen dostęp do internetu, mają pełną wiedzę o tym, co się dzieje. I oni sami rozkręcają te protesty i pokazują Polakom i za to wielka wdzięczność. Bo nawet na takim TikToku miliony ludzi mogą obserwować, co się dzieje na granicy. I to nie jest zarzut też do pana, to jest zarzut ogólnie do Unii Europejskiej, że pozwala na to, no bo kto jest właścicielem ziemi na Ukrainie? W wielkiej mierze zachodnie korporacje, które na tym zarabiają. I dzisiaj z Unii Europejskiej słyszymy głosy, że jest atak na Polskę, że w dalszym ciągu te korporacje chcą zarabiać. A zobaczyły, że potężne pieniądze mogą zarabiać. I dzisiaj ludzie, którzy się temu przeciwstawiają, słyszą groźby. Jeszcze tylko 2 zdania o Zielonym Ładzie. Nie jest prawdą, że wszystkie partie się na to zgadzały. Fit for 55. Od samego początku minister Ziobro mówił wprost, że to zabije naszą gospodarkę, że to zabije portfele ludzi. I dzisiaj to się realizuje. Będą zaraz wybory samorządowe, będą wybory europejskie, a w lipcu od razu wchodzi tak naprawdę zatrzymanie dopłat do cen energii. To jest nie tylko rolnictwo, to są lasy państwowe. Ci szaleńcy, ekoszaleńcy chcą wyłączyć z gospodarki leśnej 20% obszaru lasów państwowych. Dzisiaj lasy państwowe to 3% polskiego PKB. Chcą zniszczyć całą wielką gałąź polskiego przemysłu. I to nie tylko odczują rolnicy, nie tylko leśnicy, nie tylko myśliwi, odczuje to cały naród. Nawet lemingi w Warszawie czy w Szczecinie odczują, że muszą kupić sobie elektryczny samochód. Nie mogą normalnym samochodem jeździć, nie mogą wjechać do centrum miasta. Zielony Ład, Fit for 55, to są tragiczne dla całej Europy, nie tylko dla Polski, pomysły, które musimy zatrzymać nie tylko tu w Polsce, ale na arenie europejskiej.